W sierpniu 1944 roku, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, Polska była okupowana przez nazistowskie Niemcy przez prawie 5 lat. Do walki po stronie polskiej dołączyło od 200 do 300 cudzoziemców, w tym osoby na stałe zamieszkałe w Warszawie, jak i uciekinierzy z niewoli i dezerterzy z niemieckich oddziałów i obozów. Jedną z najsłynniejszych formacji utworzonych z obcokrajowców w Powstaniu Warszawskim był pluton 535 Słowaków. Pod dowództwem Mirosława Iringha walczył na Czerniakowie. To był wspaniały oddział wysyłany na najbardziej niebezpieczne odcinki. Do tego plutonu Słowaków dołączali uciekinierów z niewoli rosyjskiej, głównie Azerbejdżanów, Gruzinów, Ormian. Porucznik Mirosław Iringh, pseudonim Stanko, przed wojną jak i po wojnie był dziennikarzem i fotografem. Za odwagę odznaczony był 4-krotnie Krzyżem Walecznych. W historii o obcokrajowcach warto też wspomnieć o dzielnej Gruzince Irenie Szirtładze, pseudonim Irka, która była strzelcem w batalionie Parasol. Irka była córką kapitana Arkadiusza Szirtładze, uczestnika kampanii wrześniowej, zamordowanego w Katyniu w 1940 roku przez NKWD razem z polskimi oficerami. Niestety w nocy 14 września na ulicy Ludnej, kiedy Irka kładła na noszach rannego dowódcę, została ciężko ranna. Irena umiera mając zaledwie 16 lat. Od Żydów, którzy walczyli o przetrwanie i godność, przez Węgrów łączących siły z Polakami, po Francuzów i Holendrów, uciekinierów z przymusowej pracy, każdy z nich wnosił do powstania coś wyjątkowego. W powstaniu uczestniczył też żołnierz Królewskich Sił Powietrznych, porucznik John Ward, pilot RAF, który w 1941 roku uciekł z niewoli niemieckiej i był ukrywany przez Armię Krajową. Podczas Powstania Warszawskiego przekazał aliantom drogą radiową ponad 100 relacji o sytuacji w Warszawie. Jego depesze były jednym z głównych źródeł informacji dla aliantów. Jego wiadomości wykorzystywało też radio, jak i dziennik The Times. Podczas walk powstańczych został odznaczony Krzyżem Walecznych. Choć cudzoziemcy stanowili niewielki odsetek uczestników, ich obecność wywierała ogromny wpływ na morale walczących. W boju pokazali, że walka o wolność jest uniwersalna i przekracza granice oraz narodowości.